Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na tematy kolejnych odcinków. W latach 90. podróżowanie autostopem było dość popularne, ale to też wtedy dość często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji w trakcie takich podróży. Dzisiaj wiemy już, że nie jest to najbezpieczniejszy, najlepszy sposób na przemieszczanie się między miastami czy lokalizacjami, ale wiele ufnych osób właśnie w czasie takiej podróży spotkało się z okropnym okrucieństwem drugiego człowieka. Dzisiaj przeniesiemy się do województwa dolnośląskiego, a dokładnie do Trzebnicy. Jest to miasteczko zamieszkiwane przez około 13 tysięcy mieszkańców i leży niecałe 30 km od Wrocławia, największego miasta w tym województwie. To właśnie w Trzebnicy wraz z rodzicami, panią Teresą i panem Adamem, mieszkała Alicja Baran. Dziewczyna urodziła się 22 maja 1978 roku w położonym nieopodal Miliczu i była młodszą córką państwa Baran. Alicja miała jeszcze starszą siostrę Katarzynę. W 1997 roku Alicja właśnie skończyła 19 lat. Była atrakcyjną, odważną, pełną życia i energii nastolatką, która właśnie wchodziła w swoje dorosłe życie. Nastolatka bardzo łatwo nawiązywała kontakty z ludźmi i zdobywała nowych znajomych. Nie było to dla niej problemem. Alicja uwielbiała poznawać nowe rzeczy i odkrywać świat. Była radosną i mądrą młodą kobietą, z którą rodzice nie mieli żadnych problemów i która też nie miała żadnych wrogów. Dziewiętnastolatka uwielbiała też naturę. Chciała żyć w zgodzie z nią, zachwycając się jej pięknem. Alicja zawsze mówiła, że wszystko, co istnieje w przyrodzie, zasługuje na szacunek i ma prawo istnieć. Jej uwagę najbardziej przykuwały zwierzęta morskie i wieloryby. Nastolatka była nimi zafascynowana. Z tą miłością do wodnego świata łączyła się jeszcze jedna pasja Alicji – fotografia. Dziewczyna robiła zdjęcia często i sprawiało jej to dużo radości. Jej największym marzeniem było nurkowanie i fotografowanie zwierząt, które można zobaczyć tylko pod wodą. W 1997 roku Alicja chodziła do Liceum Ekonomicznego we Wrocławiu i trasę z Trzebnicy do Wrocławia bardzo często pokonywała autostopem. Młoda kobieta nie bała się korzystać z tego środka transportu i niemal traktowała to jako przygodę i możliwość poznania nowych ludzi. Nie obawiała się, że ktoś może zrobić jej krzywdę. Zresztą Alicja była bardzo ufna i nie podejrzewała nikogo o złe zamiary. Naiwnie wierzyła, że świat i ludzie są przyjaźni. Nadeszło lato 1997 roku i wymarzone wakacje, na które Alicja bardzo długo czekała. Miała w tym roku sporo planów. Pod koniec lipca miała udać się do swojej starszej siostry, która aktualnie przebywała w Wielkiej Brytanii. Katarzyna, siostra Alicji, właśnie skończyła filologię angielską i wyjechała za granicę, aby poćwiczyć swój język. Kiedy Alicja przyjechała ją odwiedzić, dziewczyny wykorzystały całe 2 tygodnie, aby spędzić wspólnie czas. Odpoczywały od nauki, chodziły po sklepach, zwiedzały charakterystyczne miejsca. Obie bardzo się cieszyły na to, że mogą wspólnie spędzić taki siostrzany czas. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy i czas minął dość szybko. Na początku sierpnia Alicja wróciła do Polski. Ale to nie było wszystko, co nastolatka planowała w te wakacje, ponieważ zaraz po powrocie Alicja powiedziała rodzicom, że wraz ze swoją przyjaciółką Beatą wybiera się nad morze. Sierpień był wyjątkowo upalny i szkoda byłoby to zmarnować. Dziewczyny jako miejsce swojego wypoczynku wybrały Łebę. Poza ładną plażą i urokliwym miastem przekonała je ilość dostępnych noclegów w dobrej cenie, a wiadomo, że licealistki nie miały zbyt dużego budżetu. 11 sierpnia 1997 roku Alicja i Beata dotarły do Łeby. Do prywatnej kwatery przy ulicy Sosnowej 5. Kwatera ta należała do starszej pani, u której dziewczyny zarezerwowały pobyt na 10 dni. Od razu zaczęły korzystać z pięknej pogody i uroków nadmorskiej miejscowości. Nastolatki chodziły na plażę, oglądały kolorowe stragany i robiły zdjęcia. Jednak Alicja umówiła się z rodzicami, że w czasie tego wyjazdu wróci na chwilę do domu, aby móc pojechać z nimi na wesele kuzynki do Nienadowej, niedaleko Przemyśla. Beata miała na nią poczekać w Łebie i później miały tam zostać jeszcze kilka dni. I tak też się stało.
13 sierpnia 1997 roku Alicja wyruszyła z powrotem do domu w Trzebnicy, a stamtąd wraz z rodzicami udała się na uroczystości weselne w południowo-wschodniej Polsce. Po kilku dniach spędzonych z rodziną nadszedł czas powrotu nad morze, gdzie ciągle czekała na nią Beata. 19 sierpnia 1997 roku, we wtorek, rodzice odprowadzili Alicję na przystanek autobusowy w Nienadowej. O 5.10 Alicja wsiadła do autobusu, który odjechał w kierunku Przemyśla. Tam Alicja wsiadła do pociągu Ekspres Małopolska relacji Przemyśl-Gdynia. Pociąg miał odjechać o 7.09. W Gdyni Alicja miała kolejną przesiadkę o 17.35. Dziewczyna wsiadła do pociągu pośpiesznego relacji Tczew-Szczecin o nazwie Gryf, który jechał do Lęborka. W Lęborku Alicja miała wsiąść do kolejnego pociągu o 18.15 do Łeby. Jednak do tego pociągu Alicja najprawdopodobniej już nie wsiadła. Beata wyszła po Alicję na dworzec w Łebie. Wiedziała, że jej przyjaciółka miała pojawić się tego wieczoru. Jednak kiedy Alicja nie wysiadła z pociągu ani z autobusu, Beata nie martwiła się. Doszła do wniosku, że pewnie dziewczyna spóźniła się na któryś pociąg, albo postanowiła jeszcze jeden dzień zostać z rodziną i przyjedzie następnego dnia. Beata wróciła do kwatery i miała nadzieję, że Alicja niedługo się zjawi. Jednak tak się nie stało i znudzona nastolatka postanowiła wracać do domu. Samotny pobyt w Łebie nie był tak ciekawy jak w towarzystwie przyjaciółki. 21 sierpnia 1997 roku Beata uregulowała rachunek na kwaterze, spakowała swoje rzeczy i udała się z powrotem do domu. Kiedy tylko dotarła na miejsce, postanowiła zadzwonić do domu państwa Baran i dowiedzieć się, dlaczego Alicja ją wystawiła. W słuchawce dziewczyna usłyszała głos taty Alicji, pana Adama. Kiedy mężczyzna usłyszał, że jego córka nie dotarła na miejsce, to ugięły się pod nim nogi. Przecież kilka dni wcześniej sami odprowadzili ją na autobus. Powinna być w Łebie już dawno. Rodzice Alicji powiedzieli Beacie, że ta pojechała nad morze, a oni nie mają z nią kontaktu. Byli przekonani, że ich najmłodsza córka korzysta z ostatnich dni wakacji w Łebie. Kiedy Beata opowiedziała im, że Alicja na miejsce nigdy nie dotarła, wiedzieli już, że stało się coś złego. Państwo Baran wiedzieli też, że nie ma na co czekać i postanowili natychmiast poinformować policję o zaginięciu swojej córki. Pan Adam udał się w pierwszej kolejności na komendę w Trzebnicy. Jednak aby bezczynnie nie siedzieć w domu, mężczyzna już następnego dnia wsiadł w samochód i pojechał w kierunku Przemyśla, aby rozpocząć poszukiwania na własną rękę. Rodzice chodzili po mieście ze zdjęciem swojej córki, mając nadzieję, że ktoś zapamiętał 19-latkę. Jednak nie przyniosło to żadnego efektu. Powiadomili także tamtejszą policję, po czym ruszyli dalej, do kolejnych miast w Polsce, gdzie Alicja mogła być widziana. Pojawili się w Słupsku, Lęborku, Łebie i Gdyni. Rozmawiali z ludźmi, zgłaszali zaginięcie Alicji na poszczególnych komendach policji w każdym z tych miast. Mieli nadzieję, że ktoś może pomóc w odnalezieniu ich córki. Aby wesprzeć rodziców i wziąć udział w poszukiwaniach siostry, z Anglii przyjechała też Katarzyna. Rodzina Alicji przygotowała plakaty z wszelkimi informacjami na temat samej dziewczyny, a także drogi, jaką miała przebyć. Alicja w dniu zaginięcia miała na sobie czarną lub saladynową bluzkę z krótkim rękawem typu crop top, sweterek zapinany na zamek z przodu, czarne spodnie z bistoru, adidasy i białe skarpetki frotte z czerwono-niebieskim geometrycznym wzorem. Miała też niebieski ortalionowy plecaczek. W poszukiwania Alicji poza najbliższymi angażują się także konduktorzy, którzy rozwieszają plakaty na trasie, którą nastolatka miała jechać. W końcu jeden z nich przyznaje, że pamięta, że sprawdzał bilet dziewczyny w okularach. Okazało się, że tą dziewczyną była Alicja. Jednak czas mijał, a informacje na temat zaginionej, nawet jak się pojawiały, to niczego nie wyjaśniały. A rodzina nie była ani trochę bliżej odnalezienia nastolatki. W końcu państwo Baran zaczęli rozważać zaangażowanie do sprawy Jasnowidza Jackowskiego. Mama Alicji podchodziła do tego pomysłu dość sceptycznie jako osoba wierząca, jednak po rozmowie z lokalnym proboszczem postanowiła spróbować. W końcu był to kolejny sposób, aby szukać Alicji. Kilka dni później pani Teresa pojawiła się w Człuchowie, aby prosić o pomoc. Miała ze sobą zdjęcie Alicji i spodnie od jej piżamy. Jasnowidz poprosił kobietę, aby zaczekała na niego. I po jakimś czasie wręczył jej kartkę, na której zanotował swoją wizję. Wiadomość zawarta na kartce była zła.
Wynikało z niej, że Alicja nie żyje i została pozbawiona życia przez jakiegoś mężczyznę w wieku od 35 do 38 lat. Według Jackowskiego ten mężczyzna wyglądał na inteligentnego. Mógłby być nauczycielem albo opiekunem i bardzo łatwo udało mu się nawiązać kontakt z 19-latką. Był ubrany we flanelową koszulę i spodnie wycie rusy. Miał czarne włosy, nosił okulary i miał wąsy. Jasnowidz opisał też miejsce, gdzie według jego wizji doszło do tragedii. Było to kilka kilometrów od Redy, jakieś 60 kilometrów od Łeby, w lesie nad jeziorem. Mijały dni i tygodnie, a w sprawie Alicji Baran działo się bardzo mało. Nie było żadnych nowych informacji. Minął prawie miesiąc od dnia, w którym Alicja pożegnała się ze swoimi rodzicami w Nienadowej. 18 września 1997 roku mieszkaniec miejscowości Steknica, która leży między Lęborkiem i Łebą, wybrał się na grzybobranie. Około południa mężczyzna zauważył coś dziwnego w zaroślach. Okazało się, że to ludzkie szczątki. Przestraszony mężczyzna chciał jak najszybciej powiadomić policję, więc udał się w kierunku najbliższej ulicy. Na szczęście akurat przejeżdżała tamtędy sanitarka, więc mężczyzna przekazał im informację o swoim znalezisku. Policja szybko pojawiła się na miejscu i rozpoczęła pracę w miejscu, gdzie odnaleziono ciało. Okazało się, że to ciało leży jakieś 12 metrów od torów kolejowych, łączących Lęborg i Łebę. Ciało było w takim stanie, że nie można było przeprowadzić identyfikacji. Wiadomo było tylko tyle, że zwłoki należały do młodej kobiety i były niemal całkowicie nagie. Jedynymi częściami garderoby były but na lewej nodze i skarpetki. Niedaleko ciała leżał kawałek podkładu kolejowego. W szczęce ofiary brakowało też jednego zęba, którego nie udało się odnaleźć na miejscu odnalezienia ciała. Przy głowie ofiary odnaleziono złoty łańcuszek z dwoma zawieszkami, delfinkiem i literą A. Badania wykazały, że ciało należy do osoby w wieku między 15 a 30 lat, jednak ze wskazaniem na dolną granicę. Podczas sekcji zwłok udało się ustalić, że ofiara najprawdopodobniej zmarła od ciosów w głowę, zadanych tępym narzędziem. Najprawdopodobniej do tego celu użyto podkładu kolejowego, na którym odnaleziono włosy ofiary. Nie udało się natomiast ustalić, czy doszło do gwałtu z racji na stan ciała. Policja pracowała nad ustaleniem tożsamości ofiary, rozpoczynając od przejrzenia baz danych osób zaginionych. I wtedy też pojawiła się możliwość, że ciało odnaleziono niedaleko Łeby może należeć do zaginionej niedawno Alicji Baran. Powiadomiono rodziców dziewczyny, którzy natychmiast udali się na Pomorze, aby zidentyfikować ciało. Po okazaniu przedmiotów odnalezionych na miejscu, państwo Baran już wiedzieli, że te rzeczy należały do ich córki. Poproszono o udostępnienie karty dentystycznej Alicji, która miała być kolejnym dowodem na to, że odnaleziona ofiara jest zaginioną miesiąc temu nastolatką. Pobrano także materiał DNA od rodziców w celu porównania. Po 3 miesiącach policja miała już 100% pewność. W tamtym lesie odnaleziono Alicję Baran. Kiedy już wiadomo, że Alicja nie żyje, policja rozpoczyna intensywne śledztwo, aby ustalić, co się wydarzyło i kto mógł to zrobić. Policja dotarła do świadków, którzy pamiętają, że rozmawiali z Alicją. Pewien młody chłopak mówił, że rozmawiał z nią po tym, jak najprawdopodobniej spóźniła się na pociąg do Łeby. Chłopak miał jej zasugerować, aby udała się na przystanek autobusowy i zaczekała na kolejny autobus. Inni świadkowie widzieli Alicję, która szła w kierunku trasy wylotowej, w kierunku Łeby. I próbowała łapać okazję. Ktoś widział, jak obok dziewczyny zatrzymało się auto, do którego nastolatka wsiadła i wraz z kierowcą odjechała w kierunku Łeby. Samochód prowadził mężczyzna. Policjanci podejrzewają, że w pewnym momencie mężczyzna stwierdził, że musi się zatrzymać za potrzebą i skręcił w głąb lasu. Ufna Alicja nie spodziewała się najprawdopodobniej, że zaraz zostanie zaatakowana. Podejrzewa się, że mężczyzna zerwał z nastolatki ubrania i być może ją zgwałcił. Śledczy podejrzewają, że Alicji udało się uciec, ale mężczyzna ją dogonił i zaczął bić. Poza motywem seksualnym policja rozważa także motyw rabunkowy, ponieważ nigdy nie odnaleziono rzeczy osobistych Alicji, takich jak zegarek, plecak, portfel czy kosmetyki. Nie wyklucza się jednak, że rzeczy ofiary zostały zabrane celowo jako swojego rodzaju trofeum bądź w celu ich zniszczenia. Później jednak udało się ustalić, że ktoś mógł te rzeczy i ubrania Ali jednak odnaleźć.
Pod koniec sierpnia 1997 roku kilku mężczyzn prowadzących prace porządkowe przy torach w tamtej okolicy odnalazło elementy damskiej garderoby, kosmetyczka i klucze. Odnalezione rzeczy zebrali i zakopali gdzieś w lesie, jednak nie byli w stanie przekazać miejsca, w którym je zakopali. Jest bardzo możliwe, że były to rzeczy Alicji Baran. 7 października 1997 roku w miejscowości Nowy Dwór niedaleko Trzebnicy w niewielkim hotelu zatrzymał się 30-letni mężczyzna. Zatrzymał się tam na jedną noc i zachowywał się dość dziwnie. Nerwowo. Przyjechał polonezem trakiem z plastikowym dachem, jak wspomina właściciel hotelu. Następnego dnia rano jednak odjechał w nieznanym kierunku. Kobieta, która sprzątała pokój zajmowany przez owego mężczyznę, znalazła w tym pokoju gazetę, która była otwarta na stronie z artykułem o śmierci Alicji Baran. Co dziwne, nie była to miejscowa gazeta, a Dziennik Bałtycki, który był wydawany jedynie na Pomorzu. Kobieta poinformowała o tej sytuacji swoją przełożoną, a ta z kolei poinformowała policję. Szybko ustalono dane mężczyzny na podstawie informacji, jakie podał meldując się w hotelu. Tajemniczy mężczyzna pochodził z okolic Lęborka, ale rozmowa z nim nie była możliwa, ponieważ tego samego dnia, kiedy opuścił hotel, zginął w wypadku samochodowym w okolicach Płocka. Nie udało się nigdy powiązać tego mężczyzny ze śmiercią Alicji. Istnieje też jeszcze jeden wątek. W 1999 roku na komendę policji w Lęborku przyszła pewna osoba, która poprosiła o zachowanie pełnej anonimowości. Osoba ta usłyszała rozmowę grupki młodych osób. Jedna z nich dość szczegółowo wypowiadała się na temat morderstwa, którego dokonała 19 sierpnia 1997 roku. Policja natychmiast zaczęła prowadzić działania odnośnie nowego tropu. Sporządzono portret pamięciowy owego mężczyzny oraz rysopis. Niestety, mimo dużego zainteresowania mediów i rozpowszechnienia tego portretu w całej Polsce, nigdy nie udało się zidentyfikować tej osoby. W sprawie Alicji dużo mówiło się w mediach. W 1997 roku wyszedł odcinek programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie na temat zaginięcia Alicji. Później kilkukrotnie pokazywano sprawę w programie 997, a także w telewizyjnym biurze śledczym. Ale to wszystko bez żadnych rezultatów. Obecnie nad sprawą Alicji pracuje Gdańskie Archiwum X, więc być może sprawa zostanie rozwiązana. Wciąż istnieje możliwość postawienia sprawcy przed sądem. Rodzice dziewczyny także bardzo chcą poznać prawdę i ukarać osobę, która odebrała im ukochaną córkę. Sprawę Alicji łączono także z dwoma podobnymi sprawami w tamtej okolicy. Obie nastolatki wsiadły do czyjegoś samochodu i wtedy były widziane po raz ostatni. A zbrodnia za każdym razem miała podłoże seksualne. Pierwszą z nich była Justyna Węsierska z miejscowości Leźno, która zaginęła 14 czerwca 1994 roku. A druga z nich Ewa Mitok z Sierakowic, która po raz ostatni była widziana 13 maja 1995 roku. Podejrzewano, że za tymi trzema zbrodniami stoi jedna i ta sama osoba. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie i wysłuchanie tego odcinka do końca. Dajcie znać, jakie są Wasze teorie w tej sprawie i czy myślicie, że istnieje jeszcze szansa na ujęcie sprawcy tej okropnej zbrodni. Dbajcie o siebie, kochani. Do usłyszenia. Cześć.